Audiencja u króla. Bipi nie mógł jeszcze poprzestać na ideałach, które nasuwało mu się pozwoleniu obrażonego miasta Mefiki. Miał jeszcze przed sobą długą drogę. Troską napawało go przede wszystkim to, że młodzi tak się entuzjazmowali jego poradnikiem skautingu, podręcznikiem przeznaczonym przecież dla wojska. Przygotowanie do służby zwiadowczej w czasie wojny. On zaś pragnął pozyskać młodzież dla pokoju. Musiał więc najspieszniej zabrać się napisane książki, którą młodzież czytałaby jeszcze chętniej niż poradnik skautingu. Książki o skautingu dla młodzieży. Ponieważ skauting jest znakomitą zabawą, jeśli włoży się w nią wszystkie siły i zabierze się do niej z prawdziwym zapałem. Już wiedział, co w niej napisze. Wiedział też, jak ją zatytułuje. Scouting for Boys. Nie wiedział tylko, kiedy będzie miał na to czas. Jeszcze trwała wojna, jeszcze ludzie ginęli na polach bitew, jeszcze Bipi nie miał czasu, aby organizować pokojowy ruch młodzieżowy. Za uwieńczoną sukcesem obronę miasta Mafeking otrzymał awans na generała majora, najmłodszego w armii brytyjskiej. Miał 43 lata. W dalszym ciągu wojny Bipi miewał często za przewodnika najwyższego rangą generała, za przeciwnika najwyższego rangą generała burskiego De Wetta. A niekiedy także generała Botę, człowieka, który stał się poniekąd zaprzyjaźnionym wrogiem. Generał Botę również zadawał się żywić sympatię do Bipi. Nasze starcia, napisze później Bipi, przebiegały, o ile w ogóle można tak powiedzieć, na wojnie według zasad fair play. Staraliśmy się obaj postępować tak, aby po wojnie mogło nastąpić pojednanie. Niespełna 4 miesiące po zwoleniu Mafekingu Bipi został wycofany z frontu. Powierzono mu zadanie wymagające dużego talentu organizacyjnego i wyczucia psychologicznego. Miał stworzyć Afryce Południowej, wyszkolić w ciągu roku policję konną liczącą około 10 tysięcy ludzi, zwaną SAC. Podczas wojny jednostki SAC uczestniczyły w razie konieczności w walkach, przede wszystkim jednak działałoby jako wojska okupacyjne na podbitych terenach, gdzie utrzymywały porządek. BP miał całkowicie wolną rękę. Zgodnie z wypracowanym systemem polecił wychowywać policjantów w małych grupach do samodzielnego działania i w poczuciu odpowiedzialności. Pomyślcie o tym, powtarzał w czasie wykładów, że zawarcie pokoju jest nam nadzieje bliskie. Zachowujcie się wobec dziś jeszcze wrogich burów na okupowanych terenach tak, aby po zawarciu pokoju można było niezwłocznie rozpocząć wspólną odbudowę spustoszałego kraju. Przyjazna współpraca Brytyjczyków i burów okaże się wówczas konieczna. Stwarzajcie już teraz przesłanki tej wspólnej pracy. Zbudzajcie zaufanie wśród ludności, która dziś uważa nas jeszcze za wrogów. Starajcie się pozyskać przyjaciół. Aby ułatwić zadanie, BP zaprojektował mundur, który wyraźnie odróżnił się policję od południoafrykańską od wojska. Sportowe bryczesy z butami podobnymi do noszonych w czasie gry w polo, koszule kaki, chustę na szyję, lekkie kurtki, kapelusze z szerokim, okrągłym rondem, które dawało sporo cienia. Kapelusz tego typu nosił zwiadowca amerykański Burhan. Kapelusze zakupione w Ameryce przetransportowano do Afryki Południowej. Gdy nadeszły, okazało się, że przypadkowo na nich umieszczono metalowe inicjały BP oznaczające fabryczną nazwę Boss of the Plains. Przypadek przydał się jednak Baden Powellowi. Pasowała ona także do hasła Be Prepared, czuwaj, które zalecił teraz również policji. Wiele lat później odmienny od wojskowego mundur policji południowoafrykańskiej zyska światową sławę jako ubiór skautów. Tyle, że chłopcy będą nosili krótkie spodnie zamiast bryczesów. Gdy królowa Wiktoria zmarła w 1901 roku, jej następca król Edward VII zapragnął niezwłocznie poznać osobiście bohatera spod Mafekingu. Bipi pojechał do Anglii, udał się w galowym mundurze generalskim na zamek Balmoral i zaskoczył monarchę propozycją stworzenia pokojowej organizacji młodzieżowej. Musiałbym zostać zwolniony ze służby wojskowej, aby podjąć się tego zadania, powiedział. Król Edward VII obiecał rozważyć życzliwie ten zamiar. Na razie, powiedział, jest pan niezbędny jako generał. W Afryce Południowej trwa jeszcze wojna. Bipi wrócił do Afryki Południowej, gdy 7 czerwca 1902 roku zawarto tam pokój. Był pierwszym, który podał burą rękę na znak pojednania, zaproponował, aby wyznaczyć doświadczonych generałów burskich, wśród nich generała Botę, na komendantów SAC. Propozycja ta, w pierwszej chwili zdumiewająca i uważana przez wielu za szaloną, została urzeczywistniona i okazała się przełomowa dla normalizacji kraju. Burowie uważali teraz SAC za swoją policję, aczkolwiek nadal pozostawała ona pod naczelnym dowództwem generała Baden-Powella.
bardzo krótkim czasie SAC rozwinęła owocną działalność. Już w roku 1903 ówczesny minister kolonii Joseph Chamberlain mógł poinformować parlament brytyjski. Przywiązuje największą wagę do SAC, bo po dziwu jest przyjazny kontakt, który potrafi on stwarzać. Stwierdza się zawsze, że policjantów z ochotnikami łączy prawdziwa przyjaźń, przede wszystkim dzięki gotowości do pomocy. Policjanci pozyskują sympatię i zaufanie ludności, oddają jej drobne usługi, ekspedują listy i paczki, udzielają informacji, rad i łagodzą drobne nieporozumienia między ludźmi. Opowiadano mi o pewnym sędzim, który uskarżał się, że czuje się prawie pozbawiony swego zajęcia, stanowego urzędu, ponieważ ludzie SAC rozstrzygają niemal wszystkie sprawy sporne, zanim dotrą do sądu. W protokole odnotowano w tym miejscu, że w parlamencie rozległ się życzliwy śmiech.